Libacje, chaos, wódka, młodzi mężczyźni w gabinecie dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie. Nie było na to mojego przyzwolenia i chciałam odejść, mówiła Beata Kawka w procesie przeciw Łukaszowi Borowiakowi. Aktorka, współzałożycielka Teatru Miejskiego w Lesznie oraz do 2018 roku kierownik artystyczna sceny, w 2022 roku wniosła pozew przeciw Błażejowi Baraniakowi, byłemu dyrektorowi teatru i ówczesnemu prezydentowi Leszna Łukaszowi Borowiakowi. Pierwsza rozprawa odbyła się w listopadzie 2023 roku. Sędzia Małgorzata Sadowska zaproponowała mediację. W wyniku sądowej mediacji Błażej Baraniak w lutym tego roku przeprosił publicznie Beatę Kawkę za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na jej temat. Ja, Błażej Baraniak, przepraszam Beatę Kawkę za moje publiczne, nieprawdziwe, ogólne wypowiedzi godzące w jej dobre imię, godność i wizerunek. Beata Kawka w czasie, gdy była związana z Teatrem Miejskim w Lesznie, podejmowała wszelkie działania na rzecz teatru z pełnym zaangażowaniem, wyłącznie w jego interesie oraz nigdy nie działała na szkodę teatru. Nigdy nie było moim zamiarem wyrządzenie Beacie Kawce krzywdy, której doznała. Dlatego jeszcze raz bardzo ją przepraszam i proszę o wybaczenie. Z byłym prezydentem nie doszło do ugody, Łukasz Borowiak nie przeprosił Beaty Kawki. Sprawa toczy się dalej, a dotyczy słów ówczesnego prezydenta Leszna na konferencji prasowej w październiku 2018 roku, tuż przed wyborami prezydenckimi. Łukasz Borowiak poinformował opinię publiczną, że Beata Kawka zażądała od niego 400 tysięcy złotych za poparcie w wyborach, zawiadomił o tym prokuraturę, która jego zdaniem podjęła czynności. Zdaniem ówczesnego prezydenta Beata Kawka chciała też przejąć kierowanie teatrem i źle traktowała prezydenta. Beata Kawka zaprzecza tym zarzutom, traktuje je jako naruszenie dóbr osobistych i dochodzi swoich praw w sądzie. Sędzia Małgorzata Sadowska pytała Beatę Kawkę o rzekome złe traktowanie prezydenta. Chodzi o sytuację, w której pan prezydent przyszedł do teatru. Bo właściwie przez dwa lata mojej pracy w Teatrze Miejskim myśmy mieli bardzo ograniczony kontakt i pan prezydent po pierwsze nie wtrącał się w sprawę teatru i nie przypominam sobie sytuacji, w której ktokolwiek mógłby się źle zachować, a szczególnie ja. Natomiast myślę, że chodzi o niewłaściwe odebranie mojego zachowania i tu wytłumaczę. Pan prezydent zwołał zebranie z pracownikami teatru, żeby wyjaśnić sytuację, w której teatr był. Tam był chaos, było bardzo dużo alkoholu, były libacje, którym ja się sprzeciwiałam. No i przede wszystkim chaos. No, chaos, który polegał na tym, że dyrektor naczelny zamiast kierować teatrem zajmował się zupełnie innymi sprawami, chciał reżyserować, chciał pisać sztuki i tak dalej. I pan prezydent, chcąc jakby wyjaśnić sytuację, zwołał zebranie, na którym był pan Baraniak, ja oraz... Spotkanie gdzieś odbyło? W teatrze. W takiej małej salce. No i spotkaliśmy się wszyscy i pan prezydent zaczął... 30 kwietnia? Tak, to chyba było 30 kwietnia, nie pamiętam. Ale chyba jakoś tak, nie pamiętam daty. W każdym razie to spotkanie było. Pan prezydent odpytywał, pytał, było milczenie. Ludzie, ludzie się bali, bo był konflikt. Nikt nie chciał się jakoś tam specjalnie opowiadać, no bo wiadomo, że ci ludzie tam pracują, a ja po prostu chciałam odejść, nic więcej. Nie mediacji. Tak, chciałam odejść z teatru, dlatego że po pierwszym sezonie w teatrze, kiedy już bilety się sprzedawały, kiedy był ogromny sukces, nagle się okazało, że ja pracuję z człowiekiem, który po pierwsze jest niestabilny emocjonalnie, po drugie, i nie mówię to panu prezydencie, tylko dyrektorze na teatr, który potem przecież przeprosił za to wszystko, potem co robił wobec mojej osoby. I ponieważ ta sytuacja już napędziała do tego stopnia, że dyrektor obrażał aktorów, po pijanemu krzyczał, wykrzykiwał, chciał zwalniać i tak dalej, to już było tak nie do zniesienia, że po prostu powiedziałam grzecznie, że chcę odejść. O czym wtedy miałam pana prezydenta, że z końcem sezonu odchodzę. Bardzo nie chciałam, i to też podkreśliłam w liście, żeby była afera. Mówiłam, że teatr to nie jest miejsce, żeby robić tam awantury. Chciałam po prostu najzwyczajniej odejść. Natomiast moja decyzja o odejściu spowodowała jakiś zrozumiały w jakimś sensie
mediację ze mną, żebym ja została, żebym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając do tego spotkania, jak zobaczyłam, że ludzie milczą, że właściwie nikt nic nie mówi, stałam i powiedziałam grzecznie, że ja wyjdę z tej sali po to, żeby ci ludzie mieli możliwość wypowiedzenia się, bo może nie chcą się wypowiadać w mojej obecności. I potem dowiaduję się na konferencji prasowej, że trzasnęłam drzwiami i wyszłam na papierosa. Rzeczywiście powiedziałam, wychodzę na papierosa, może będzie Państwu łatwiej opowiedzieć o sytuacji w teatrze. To samo zresztą zrobił Błażej Baranek i wyszliśmy. Sędzia pytała też o konferencję prasową ówczesnego prezydenta i zarzuty stawiane Beacie Kafce. Ilość oskarżeń, które padły na tej konferencji prasowej z ust pana prezydenta, które mnie obrażały, które wypowiadał pogardliwym tonem, no żądanie 400 tysięcy jest dla mnie absolutnie abstrakcyjne. Jak również to, że ja się angażowałam politycznie. Się nie angażowałam politycznie. Mało tego, byliśmy umówieni z panem prezydentem, co zostało dopełnione przez 2 lata, że teatr jest apolityczny. Być może się odpowiem, wspomną, że kiedy były protesty, ja absolutnie prosiłam, nie zakazywałam, ale prosiłam aktorki, które chciały pójść na czarny protest, żeby tego nie czyniły, że mogą sobie chodzić na protesty w Warszawie, bo teatr miał być absolutnie niezwiązany z polityką i był. W kwestii 400 tysięcy złotych za poparcie w wyborach pojawiło się nazwisko Bartosza Mycki, księgowego teatru, który miał taką informację przekazać prezydentowi. Borowiak będzie musiał dać 400 tysięcy, żebym go poparła w najbliższych wyborach i tak dalej. Zapoznałaś pani z treścią tego oświadczenia? Nie, ale to jest bzdura. Nie chciałam od nikogo żadnych pieniędzy w życiu. Była pani w konflikcie z panem Mycką? Nie. Nie mam pracował na stanowisku księgowego, myśmy się nie spotykali, bo ja z księgowością nie miałam nic wspólnego, bo ja prowadziłam teatr artystycznie, czyli jakby nie miałam w ogóle w związku z finansami, umowami. Z tą osobą pani nie miała żadnych kontaktów, nie chciała pani z nim rozmawiać, coś ustalać. Stała jako dyrektor naczelny, bo to była jego domena. Dobrze. Czy było prowadzone przeciwko pani postępowanie przygotowawcze przez prokuraturę? Ja to nie wiem. Była pani zwana przez prokuraturę? Nie. Ja się dowiedziałam tylko z mediów, że pan podał do prokuratury w związku z 400 tysiącami i podobno, że przekonywałam pana prezydenta do tego, żeby zamienił funkcję. I to jest też nieprawda, bo ja do niczego pana prezydenta nie... Właśnie chciałam zapytać, czy pani próbowała przejąć te? Tak jest. Zarzut na konferencji. Nie, nie, zapisane. Ja chciałam odejść. Próba przejęcia teatru. Ja chciałam odejść z tego teatru i chciałam nie mieć już nic wspólnego z tym, co, o czym zawiadomiłam prezydenta, o tym, jak wygląda sytuacja w teatrze, jak wygląda konflikt, jak wygląda to, że ja nie jestem w stanie nic zrobić, bo jestem tylko kierownikiem artystycznym. I w momencie, kiedy przychodziłam i prosiłam i mówiłam, że nie będzie już inwacji w gabinecie dyrektora, bo one siedziały w gabinecie dyrektora z udziałem aktorów, z udziałem gości, z udziałem różnych młodych chłopców, którzy przychodzili i ja byłam świadkiem innych czynności seksualnych, to było powód, dla którego ja chciałam odejść. Natomiast ja nikogo nie przekonywałam, zrobiła to pani Sławka Łozińska i teraz na potrzeby dzisiejszego procesu zajrzałam sobie do, bo one są dostępne, do zeznań wiceprzewodniczącego Rady Miasta ówczesnego Piotra Więckowiaka, który w swoich zeznaniach bardzo dokładnie wyjaśnił, jak wyglądała sprawa, że w sądzie pracy. W sądzie pracy, bo rozprawa dotyczyła tego, że zarzucono mi, znaczy zwolniono mnie i zarzucono mi działania na szkodę teatru. Więc ja odwołałam się oczywiście do sądu pracy, rozprawa trwała, proces trwał 1,5 roku i zakończył się tym, że nie dowiedziono mi tego, że działałam jakkolwiek. Nie, to jest właśnie kolejna manipulacja pana prezydenta w konferencji prasowej, ponieważ pan prezydent pokazał to, powiedział coś takiego. Ta pani, ta Kawka, która kocha Teleszno, która miłuje Teleszno, ona nie chce przywrócenia do pracy, ona chce pieniędzy. I ten kontekst, że ja chcę pieniędzy, wisi. Dlatego, że jak Wysoki Sąd dobrze wie, alternatywa była taka, że ja mogłam poprosić o przywrócenie mnie na stanowisko, albo mogłam to prosić, wnioskować o odszkodowanie. Za niesłuszne zwolnienie. Za niesłuszne zwolnienie, które zostało dowiedzione. Natomiast ja nie chciałam powrotu do pracy pod skrzydła pana Baraniaka, no chyba to jest jasne. Proszę powiedzieć w takim razie, jaki
takie zapadło rozstrzygnięcie w sądzie pracy, żeby to wybrzmiało w tym postępowaniu. To wobec nas, to musiałby powiedzieć, jak wybrzmiało, ponieważ ja wiem tylko, że teatr uznał powództwo. Uznał powództwo, czyli był wyrok zasądzający, czy była ugoda zawarta? Nie. Wyrok zasądzający, odszkodowany. Tak, i sędzia tam nawet napisał uzasadnienie, że absolutnie nie było żadnych przesłanek do tego, żeby miała cokolwiek zrobiła złego w teatrze. Sędzia Małgorzata Sadowska pytała Łukasza Borowiaka o kwestię zgłoszenia do prokuratury w kwestii 400 tysięcy złotych. Z jakich powodów wystąpił pan z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez panią Powódkę i co w tym zawiadomieniu pan zawarł? Znaczy, kiedy otrzymałem informację od pana Bartosza Mecki. O to właśnie, kiedy pan otrzymał, w jakich okolicznościach, z jakiego powodu, co ten pan panu powiedział? On poinformował mnie i także wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka, który odpowiadał jakby za kulturę w mieście, o tym, że pani Beata Kawka chce się zaangażować politycznie. No i oczywiście padła kwota 400 tysięcy. W związku z tym, że wiceprezydent Piotr Jóźwiak jest także prawnikiem, uznaliśmy, że jeżeli mamy taką wiedzę, która została dla nas, którą otrzymaliśmy, czy pan Mecka do pana bezpośrednio powiedział to, czy do pana Jóźwiaka? Nie, do mnie. Panu bezpośrednio? Nie, tak. I świadkiem tej rozmowy był pan Jóźwiak? Nie był. Czyli tylko pytanie. My? Tak. Tylko pan. Ale też Mecki, my. Wydaje mi się, że mężczyzna ten zwrócił się bezpośrednio do mnie. My rozmawialiśmy sami. Może pan powiedzieć dokładnie, co ten mężczyzna powiedział panu? I w jakiej okoliczności, że najpierw przyszedł i coś takiego powiedział? No, mi wysłał informację na WhatsAppie, na komunikatorze. Aha, wysłał nam informację na WhatsAppie. Jakiej treści? No, taka, o której mówiłem wcześniej, czyli zaangażowanie się pani Barbary Kawki i była podana kwota 400 tysięcy. Pani Budka chciała dla niej i dla siebie tych pieniędzy? Pani Budka dla siebie chciała tego pieniędzy? Nie wiem. Nie wiem, czy Budka chciała dla siebie pieniędzy. I w związku z tym pan podjął decyzję, żeby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa. Tak? Wspólnie z wiceprezydentem. Zdecydowałem się na zawiadomienie do ogólnego. Jak się ta sprawa skończyła? Ona została umorzona. Ale czy była przeciwko pani powódce, czy w sprawie była prowadzona? Jak długo była? Już teraz nie pamiętam, ale w każdym razie byłem zeznawać, wiem, że oświadczył Bartek Mycka, oświadczył, że jest to fakt. Sędzia Małgorzata Sadowska chciała też wyjaśnienia przez Łukasza Borowiaka kwestii niewłaściwego jego zdaniem traktowania przez Beatę Kawkę i kwestii rzekomej chęci przejęcia przez nią stanowiska dyrektora Baraniaka. Jaki był niewłaściwy sposób traktowania pana przez panią Powódkę? Żaden. Czy Powódka nie traktowała pana źle? No, te spotkanie z pracownikami, o którym też usłyszeliśmy. Było takim spotkaniem, gdzie chciałem się dowiedzieć, co się dzieje w teatrze. Docierały do nas różne informacje o konflikcie pana dyrektora z panią Kawką. Dodatkowo docierały do nas różne wiadomości mailowe, pisemne od środowisk aktorów. Można stwierdzić, że była to mocno zaangażowana akcja informacyjna. Ale o czym? O tym konflikcie? A czego konflikcie? Nie, było bardziej było pisane w kontekście takim, że pani Beata Kawka jest dobrym pracownikiem.
zawodu, to jest dobrym pracownikiem. Ale uznałam, że było to więcej tak zwanego PR-u niż fakt. Czyli pan uważał, że nie była dobrym pracownikiem? Ja oceniam dyrektora i cały zespół. Natomiast do dnia dzisiejszego nie wiem, dlaczego tandem w postaci pani Kawki i pana Baraniaka skonfliktował się. Nie. No a na tym WhatsAppie, SMS-ach nikt nie informował, na czym konflikt polega? Mogę odnieść się także do pana wiceprzewodniczącego ówczesnej Rady Miasta Leszna Piotra Więckowiaka, który w moim gabinecie informował mnie wprost. Aby zwolnić dyrektora Bożenia Badania. Dlaczego? Co powiedział dyrektora Baraniaka? Bardziej w kontekście ogólnym, że jest konflikt i on jako radny Rady Miasta Leszna uznał po otrzymaniu różnych informacji, że warto rozwiązać umowę z dyrektorem. Dobrze, czyli Rady Miasta Leszna taką propozycję zgłosił, że powinno się... No, czy pani Kawka kiedykolwiek poprosiła pana, że, czy zażądała, że chce zostać dyrektorem teatru, żeby zwolnić pana Baraniaka? Znaczy te pisma, te maile i te informacje ustne, które do nas docierały... Nie, chodzi o to, czy pani Kawka to zrobiła. Czy przyszła do pana i powiedziała, proszę zwolnić pana Baraniaka? Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy powiedziała, przyszła do pana z żądaniem zwolnienia dyrektora Baraniaka? Nie, przepraszam. Już mogę sprostować to. Przypomnę jeszcze te spotkanie, które zorganizowałem z pracownikami. Wtedy, tak, wtedy po raz pierwszy poczułem się bardzo głupio, ponieważ pani Kawka, która wstała, powiedziała, że jeżeli będzie coś tu ciekawego, to proszę ją zawołać i idzie na papierosa. Wyszła sama czy z kimś? Nie pamiętam. Natomiast po spotkaniu spotkaliśmy się sam na sam przed pokojem, gdzie zamieszkiwała w teatrze pani Kawka. Oświadczyła, że nie chce pracować z panem Bożejem Baraniakiem. I mam wybrać. Albo ona, albo on. I dokonał pan wyboru? Nie, nie dokonałem, ponieważ... Nie chciałem ingerować w funkcjonowanie teatru. Dopiero teraz, w momencie zmiany funkcji dyrektora, dowiedziałem się przede wszystkim z ksiąg finansowych, za czasów Macieja Mizgalskiego, który objął tą funkcję, że było bardzo dużo zbędnych, moim zdaniem, wydatków. Ale to za czasów? Za czasów, jak pracowała pani Beata Kawka. Teraz pani Macieja Mizgalskiego? Tak, teraz.
A się teraz dowiedział, jak dyrektorem został. Z ciągiem osoby w okresie, że za jego czasów nie było zbędnych, tylko wtedy, kiedy pan Łódka był. Dowiedziałem się z ksiąg finansowy, wówczas gdy dyrektorem został Maciej Mistrzowski. Nie przypominam sobie. Podczas wczorajszej rozprawy zeznania złożyli Zdzisław Zieliński i Mirosław Zbrojewicz. Aktor zeznawał, że Beata Kawka była zdruzgotana słowami Łukasza Borowiaka, które padły podczas konferencji prasowej. To były okropne rzeczy, nie widziałem w nich żadnego punktu zaczepienia. Nie byłem w stanie obejrzeć tego w całości, mówił Mirosław Zbrojewicz. Kolejnymi świadkami w procesie będą m.in. aktorki Joanna Brodzik i Sławomira Łozińska. Adwokat Beaty Kawki, mecenas Michał Łapok powołał też na świadka Błażeja Baraniaka, byłego dyrektora Teatru w Lesznie.